Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Palworld. Niestety, ale dowiedziałem się, iż gra nie zapisuje progresu, jeżeli chodzi o bycie w środku jakiegoś cave'a i czy rajdu, więc niestety, ale musimy to wszystko powtórzyć, co raczej nie będzie problemem, ale jednak, no musimy to zrobić. Więc oczywiście, wejdźmy sobie jeszcze raz do dungeonu. Do dungeonu, który w sumie jest ciekawy i ogólnie pozyskałem więcej informacji na temat tej gry. Dlaczego i co się stało? Okazało się, że w tej grze podobno są dostępne... W ogóle miałem te paule? Mał? A no tak, ja je chyba zdobywałem wtedy. Faktycznie. I Fudlera też chyba zyskałem. Podobno w tej grze są tak zwane rajdy i niektóre te nasze poki możemy tylko i wyłącznie zrobić właśnie na tych rajdach, co może być bardzo ciekawe. Ja sobie muszę przypomnieć tą grę od nowa. 51%? No pewnie się nie uda, no właśnie. Again, no ale traf się! Dobra. Mamy cię. Gitara, Kilimari. Mamy kolejnego połka. Ciekawe, czy będą nasi klienci, którzy tutaj sobie wcześniej podróżowali? Chyba nie. Z jeszcze jednego Fudlera bym sobie ogarnął. Czekajcie, co my tu w tej chwili mamy? Party w party. Mamy Fudlera i nasz Fudler jest samiczką. No to samiczki już nie chcemy. Tutaj też mamy samiczkę. A jeżeli chodzi o nasze kotki, to jest samiec. A to jest samiczka, czyli mamy dwójkę, fajnie. Dlaczego kiciusia mamy? Tego Fudlera zostawimy w spokoju, bo on nam krzywdy nie zrobił. Tym bardziej nie chciałbym go w jakiś sposób krzywdzić. Okej. Okay. Tu mamy jakieś kamyczki. Jestem ciekaw, co te kamyczki robią. W ogóle miałem delikatną przerwę od naszego Palworlda, chyba w tydzień czasu. I gramy oczywiście na najnowszym update'cie 1.4. Kurczę, naprawdę, ta gra ma taki potencjał zarąbisty. Tylko nikogo nie mogę, niestety, namówić na rozgrywkę w koopie. Dobra. Chodź. Mugi. Nie? No i nie chcą przejść tam. No dobra. Rozumiem, że z syndykatu nie mogę wrzucić do... Nie mogę. Szkoda. Capture rate 1%. Widzę, że chyba jest możliwość ich złapania. Spróbujemy sobie zaraz ich ogarnąć. Może nam się uda nawet. Dobra, tutaj mamy jakieś orki. Orki z Majorki. Ory nam nie są potrzebne chyba w tej chwili. Jeszcze przynajmniej w tej chwili nie są potrzebne. Bardziej chciałbym ją po prostu tą jaskinię przeeksplorować, tak wiecie, po całości. Tam widzę, że jest Syndicate Tug. O kurde, tylko też... Chcę to tak mniej więcej po kolei sobie wszystko eksplorować. No widzę, że tu mamy jeszcze jakieś przejście, okej. Okay. Chyba możemy się przejść tędy. Oni tam walczą z Fudlerem. I to z męskim Fudlerem, co bardzo by mi się przydało. ...14%! Jest szansa na schwytanie tego kolesia. Syndicate Tug! Nie może być. Próbujemy jeszcze raz? No 13%, to nie jest dużo. Mamy dwóch! Ja pierdzielę. Nie mogę w to. Złapaliśmy Syndicate Tuga. No nie pomyślałbym o tym, że się w ogóle da, ale no jak widać się da. Ile procent? 66. No tutaj to jest easy. Nie mogę. Udało się. Mamy samiczkę czy samca? Widzę, że nie dostaliśmy tego Syndicate Tuga. Czemu? Ej, no 14% było. No naprawdę? Ja że myślał, że tutaj złapaliśmy nowe poki, ale niestety nie. To straszna dupa. Dopuśćmy ich, no co?
trochę chamsko. A Fox Parks, to nie rozumiem. Co ty robisz? Halo, wracaj tu. W ogóle mi nie pomogłeś. Oj, nie jestem bardzo rozczarowany. Mał. Nie ruszamy cię. Nie musimy, to nie ruszamy. W ogóle jaki jest z ciebie drop? Jaki jest z ciebie, kolego, drop? Gdzie ty jesteś? Mał. Gold coiny, tylko i wyłącznie. No nie, no czeka, na pieniądzach nie zależy. Więc dzisiaj tak sporo tutaj przeoczę rzeczy. Widzę, że to jest w ogóle jakaś jaskinia. Żadnej mapki nie ma co do tego. Minimapki również nie posiadamy. Wydaje mi się, to się teraz zgubię. Wow, w ogóle jest jakieś przejście. Ja mogę na przykład... Mogę. Da się to zrobić. To jest woda chyba, dobra. To jest woda. Chciałem, że będę musiał może na przykład przejść przez wiecie, kamyczki. Wspinać się trochę, ale jest to jakaś skrzynia. Będzie to jakiś boss, bo bossy podobno też są. No mamy skrzynię. Falsferę, Small Pole Soul i Gold Coin. No, czyli taka nagroda, no bym powiedział 2 na 10. Totalnie 2 na 10. Ty się zamoczyłeś? Ty jesteś podnistym pokiem, który się moczy? Bardzo ciekawe. Jakie głośne dźwięki strzelającego drewna. Dobra. Tutaj się zmęczyliśmy. Chodź, Fox Parks. Dobra. I na górę. Idziemy dalej. Kurczę, no troszeczkę mi szkoda, że nie złapaliśmy tamtych Syndicate tagów. W sensie, że nie złapaliśmy ich w sposób pokemonowy. Bo zabić to można łatwo, no nie? Ognia! Tyk, dziękuję. Spaleni na biur. Idziemy dalej. Tu jest zamknięte. Tu nic niestety nie wskuramy. Tam było to główne wejście. Teraz pamiętam. Więc w razie czego tam się wrócimy. Ale dobra, przejdźmy też i tędy. Liczę na jakiegoś bossa. Już nie wiem, czy liczyć, czy raczej unikać. Bo mogę się delikatnie przeliczyć. A ich piwunku byłoby mi szkoda. Liczę również na jakieś inne poki, które tutaj możemy złapać. No bo jednak mamy te kiciusie, więc prezent te kitki dają. Oprócz tego, że uciekają dosyć szybko. Syndicate tag, kolejny. Nawet dużo ich jest. O Jezu, niu! Teraz troszeczkę żałuję. Zostaw mojego poka! Dobra, popadały. Prawie. Pięknie. Chodź, Foxpack. Bo ty się lubisz gubić. Ty się lubisz gubić, przyjacielu. Okej, okay, prosta droga. No jeszcze chyba byli, no właśnie, tam też byli. Trzeba na to uważać. Ale o dziwo, te nas troszeczkę olewają. Chodź ty. Zostaw mojego Fox Parksa. Ej, kolego. Nie mam staminy. Nie mam staminy, nawet skoczyć nie mogę. Fox Parks zabi tamtego. Ty lubisz walczyć, to walcz. Po łbie.
Ten nawet nam nic nie dał, niestety. Dobra, tam było nasze wejście. Trzeba pamiętać i się nie zgubić. I się nie zgubić. Czy tu w ogóle mam jakiś... O, jest skrzynka. No dobra. Otwórzmy ją. Falsfer, Malpo Soul i Gold Coinsy. Nadal nie jest to ambitny loot. Przynajmniej ja go nie uważam za. To jest jakiś kryształ? Może da się go... Nie da się go, dobra. Nie da się go złapać. Rozświetl mi trochę. Tu też nic nie ma chyba. Mądry człowiek po prostu zrobiłby sobie pochodnie, ale ja sobie lubię życie utrudniać, więc tak to wygląda. A to co to jest? Palladium Fragment. To duży Palladium Fragment. Być może nie byłoby głupie to wydobyć. Nie jest głupie to wydobyć. Dobra. Czy ja mogę na przykład użyć swojego poka, żeby on sobie... Tak! Może. Nie wiem, czy on ma jakiś eku. 15. Robi mining. No w ogóle ore detector. I'm hungry. Nie wiem, czy on coś ma. Dobra. Jedzmy troszeczkę. Reszta nie jest głodna. Dobra, zobaczmy, co może robić Foodler. Foodler może robić handworking, transporting i mining. Okej. Okay. A mał? Mał może tylko farming, czyli to nie jest jakoś tam super, hiper mocny mob. Chociaż ma ataku 155. Ma ataku 155, a nasz Fox Sparks ma 160. Dobra, nie było tematu. Killamari. Może robić gathering i transporting level 2. Jest workaholic. Może być ciekawym pokiem, nie powiem. Tylko ten Foodler, czy on ma jakiś, kurczę, tutaj mining tak zaawansowany? Ja nie widzę, żeby on mi coś dawał. Dobra. Dawaj mojego Fox Sparksa. To jest prawdziwy przyjaciel. To jest prawdziwy przyjaciel. Kurczę, no nie mam z kim nagrać tego w kopie. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Czy tylko mi się podobają Pokémony? Stary chłopa lubi Pokémony. Dobra. Jak on śmiesznie chodzi. Mega śmiesznie chodzi. Czyli tak, wychodzi na to. O, Killamari. Tylko czy mamy Killamari wersję męską czy żeńską? Mamy wersję męską, czyli nam nic nie da. A co on dropi? Tego też nie zauważyłem. Dropi... Gdzie to był, gdzie on dropi? Nic nie dropi. On nic nie dropi. Gdzie to było, co on dropi? Wiecie, jestem ślepy? A, to było w Paldeku, przepraszam. Venom Gland. On Leather dropi, okej. Okay. D-Dream! Kolejny, którego chcę. Dobry przyjaciel, ale muszę ci natłuc. Nakopać do dupy, bym powiedział. No nie! Czemu dwa razy? Czemu? Nie, on taki ładny był, taki amerykański. Kurde. Czemu żeś mi to zrobił? Ty buraku. I co ja teraz zrobię? Mamy Foodlera wersję żeńską, tu jest męska. To próbuję mu trochę nastukać. O! O! Kurde! Walczcie poki! Dobra, 42%. O! Ale mi nastukał! Again!
again! Noż ty... Jaka ty wredna jesteś, widać, że kobieta. Bez przesady, w sensie chodziło mi o to, że wersja damska. Znaczy... Ale ja się ośmieszam. Ale ja sobie nagrabię u was. Nie no, drogie panie, oczywiście żartowałem. Ja oczywiście żartowałem tylko. Ja się szanuję wszystkie kobiety. To nie jest tak, że ja was uważam tu za bardziej agresywne czy coś. Chociaż w tych czasach kobiety są bardziej agresywne czasem od mężczyzn. Nie wszystkie, nie generalizuję, spokojnie. Nie generalizuję. To było to miejsce z tym spadkiem. A i owszem. Po prostu chodziło mi o to, że damska płeć jest silniejsza od męskiej. Dlatego tak tutaj nasza koleżanka dosyć mocno walczyła. No, tak się tłumaczę. Nie no, wiecie, o co mi chodzi. Może mi w komentarzach nie zjecie. Kurde, ale ten Dream coś... Czy to żyje? Czy to żyje? Czy ono z martwych stała? Nie. Czemu ty ruszasz swoimi mackami? To jest dobre pytanie. Połódka! Nie chcę się budzić. Została tylko Kilimari. No trudno, no taki ładny pok amerykański. Niestety nie będziemy go mieć. A szkoda. A szkoda. Da się to rozwalać? Nie da się. Dobra, następnym naszym przystankiem będzie... Oczywiście zachód. Nie, północ, nie zachód. Bo ja tak wiecie, mówię, że zachód od mojej strony, czyli lewo. To było tędy. Tak, to było tędy. Oczywiście przejdźmy się. Fox Parks, jak zwykle, będąc ognistym pokiem, lubi sobie pływać. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Coś tu pływa? Nope. Nic tu nie pływa. Ale warto sprawdzić. Warto sprawdzić. Ej, nie spadaj. Dobra, widzę coś... O, są. I to wersja damska i żeńska. Kurde. A nie, tylko męska. No to jeden z was... Niestety, ale idzie ze mną. Fox Parks, atakuj! Wracaj! Jaka ty jesteś natrętna? Czy jesteś? Ty jesteś facet. No dobra, jednak faceci są też mocni. Uwielbiam RNG. Dziękuję. Mamy kolejnego poka. Ty jesteś oszczędzony. Ile mi zostało jeszcze pokeboli? 7. To jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze nie jest tak tragicznie. Dobra, tego fudlerka sobie zostawimy oczywiście. O, Kilimari, ale też wersja damska. Już mam jedną damską, więc nie chcę. Nie chcę zbędnych pokemonów po prostu trzymać. Być może potem nam się to oczywiście przyda, ale na razie nie chcę. Zebrałbym sobie to. Ogólnie Palladium Fragment się zawsze przydaje. Mogę się na przykład wziąć do miningu? Nie możesz być. No to Fudler oczywiście idzie. Tylko nie wiem, w jaki sposób nadal działa jego umiejętność. O, detektor. Wow! No dobra, to było fajne. Ale nie widzę, żeby on coś zdobywał. Mamy 60 Palladium Fragment. I nie widzę, żeby to jakoś w większych ilościach pływało. No nie, nic nie zdobywa. Co z tego, że mam mining? No nie widzę. A nie, jednak coś jest. A, bo to on sobie na ziemię wyrzuca, okej. Ale gdzie? Gdzie on to wyrzuca? Gdzie ty to wyrzucasz, kolega? A tutaj wyrzucasz, dobra. Faktycznie, dobra. No to już wszystko zostało wytłumaczone, dziękuję. Majtki na dupę, możemy się rozchodzić. Dobra, odpoczywaj, ja chcę swojego Fox Parksa. Idziemy dalej. Daj mi moją maczugę, czyli pałkę.
Piro lubi chodzić z pałką. No dobra. Kolejne przejścia i kolejne dziwne miejsca. Tu Żyrandol. Żyrandola raczej nie złapię. Chociaż jakbym się postarał. Nadal się zastanawiam, gdzie są moje ludzkie pokemony, które zdobyłem. Taką niską szansą zdobycia. Nie wiem, powinien achievementa mi wrzucić przynajmniej. Nie wiem, czemu nie dostałem. Jest tu jakieś przejście, tylko... Ja chcę tam zejść. Właśnie chyba niezbyt. Co my tu dalej mamy? Jakieś drzewo? Limis! Darling Furball! O kurde! Kolejny bosik? Duży creamy ze złapania. Ma prawie 1000 HP. I chyba nie jest niebezpieczny. No uciekają. Jakiś ty słodki. No takiego to bym sobie wziął. Widzę, że to jest jakaś pieczęć dodatkowa. Rozumiem, że tędy nie przejdziemy. No nie, nie ma takiej opcji nawet. Ogólnie to bym się najpierw pozbył tych małych bebzików, bo te małe bebziki mogą być irytujące w dalszej części walki. No, ej. Dobra. O, tamta się zirytowała. Tak czy nie? Nie. No dobra, to chyba robimy atak, nie? Atak on Titan! O kurde! No chodź tu! Korki, ale lekkie skupienie. Będziesz moja. Jesteś moja. Mamy cię, duża istotko. Dobra, wydaje mi się, że raczej Foxy sobie poradzi, tylko teraz nie umrzeć. O, to było niebezpieczne. Liczę na ciebie, Fox Sparks. Dobra. To było epickie. Mamy ją. Mamy dużą Krimis, okej. No, jestem zadowolony. Polowanie udane. Co prawda z moimi umiejętnościami nadal było to ciężkie. No ale kurde. Mamy ją, prawda? No, tak nie mamy jej, no kurde. Gdzie jest nasza... Ej. Ale my nie mamy wielu tu Pokemonów, jak to? No nie mówcie. Mam nadzieję, że to gdzieś mi wyleciało. W sensie, no że... No jak to? No proszę, nie mówcie. To wychodziłoby na to, że już nie mam miejsca. No tak, nawet Fudlera nie mam drugiego. Nawet Fudlera nie mam drugiego. Co się dzieje? Capture bonus mamy 3. 3 na 10. 1 na 10. Mam nadzieję, że gdzieś w mojej bazie one będą.
Być może mamy tych kolesi, ej. No dobra. To my tu mamy. Ruby Feather Hair Band Schematic, okej. I Fire Skill Fruits, Spirit Fire. Spirit Fire. Dobra, leave dungeon. Tak, chcę opuścić dungeon, bo jestem ciekaw, czy złapaliśmy ich, czy nie. Mam nadzieję, że nas gra nie zrobi bambuko, proszę. No, możemy tu wejść? Możemy. Nie no, chcę naszego koleżkę. Foxpax. Dobra, wróćmy do bazy. Nasza baza w ogóle jest chillet. Małoby się go ogarnąć. Tu jest nasza baza. Strawl? Oczywiście. Jestem ciekaw. Ale bal będą ja, jak jednak będziemy mieć tych kolesi. Dobra. Management menu. Mamy! Syndicate tag. Nie może być. Mamy ich. I co, bez płciowi w ogóle. No muszę to zobaczyć, jak to wygląda. Syndicate tag. Jaki Pokémon? Mamy ich, kurczę. A do czego ty jesteś zdolny w ogóle? Party. Okej. Okay. Widzę, że ludzie nie są kumplami. To oznacza, że nie mają żadnych nabytych umiejętności partnerowych. Jest nan po prostu. Atak 103. On jest zdolny do handworkinga i ma punch. No co wy tutaj w ogóle robicie? Wejdzie drewno, okej. Okay. Transporting. Co tu się dzieje jeszcze? Jak tam nasze pulsy ogólnie działają? No widzę, że jest good condition, okej. Okay. Dobra, ty mnie troszeczkę irytujesz, nie powiem, że nie. One mają tylko handworking, no i jest workaholic. No dobra, śmiesznie, nie powiem, że nie. Bardzo mi to cieszy, no i mam oczywiście kolejną wersję Creamisa. I ta Creamis ma level 10. Creamis ma level 10, może być ciekawa. Ale to jest mała Creamis? No to jest mała Creamis? Ja wiem, małą Creamis? No nie mówcie, że to jest mała Creamis. Sandblast. Howard. No niby ma większy atak i tak dalej, ale... Powiem osobiście, czy ona się czymś różni? Niezbyt. Ja myślę, że będziemy mieć jakąś dużą Creamis, a to jest malutka Creamis. Chyba jest mała. No mała jest. Chyba, że to jest duża. Znaczy, chyba, że to jest jeszcze mniejsza. No dobra, może ta jest malutka? No dobra, tamta jest malutka. Okej, nie było tematu. Ale ta nadal nie jest jakaś super, super mocna. Nie jest jakoś super mocno. No okej, okay. No mamy oczywiście dwie Creamy, z czego jedną mamy taką bosowatą troszeczkę. Ta jest na przykład chyba shiny. Katatiwa. Ta katatiwa nasza jest chyba shiny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, jak jedzonko? Macie coś jeść? Macie 35. Schaczować eksów jeszcze nie możemy. Widzę, że jakieś strzały też są. Już ogarnięte. Magazynki Ice Organ to jest niepotrzebne. Potrzebujemy Copper Kia. Żeby tam to sobie ogarnąć. Dobra. Tylko tak. Bo ja chciałbym jeszcze zobaczyć, czy one nie znoszą być w tych skrzynkach jedzenia. To jest kamień i drewno. No dobra. Niechaj tak będzie. Niechaj tak będzie. Łóżka mamy, wszystko mamy, technologia. Ile mamy punktów? 8 punktów, to jest dużo. Mógłbym zrobić Fireball. Chyba, że nie, nie zrobię, ja mam Flame Organ. Zużyłem to chyba na ulepszenie naszego koleżki.
Za to mógłbym zrobić Poison Bow i Poison Arrow. To mogłoby już bardziej być ciekawe. Dream Snackle. Dobra. To jest kolejna umiejętność ogólnie pokemonowa. Może być ona ciekawa. Z tego co widzę, że możemy zrobić sobie naszyjnik z Dead Dreamów. Jeżeli Dead Dream jest w twojej drużynie, zostanie z tobą po twojej stronie, żeby atakować przeciwników w tandemie. To może być ciekawe. To może być ciekawe. Tak samo jest Killimari Gloves, czyli rękawice. Czekajcie, bo ja czegoś nie rozumiem chyba. Ja czegoś chyba nie rozumiem. Muszę sobie delikatnie tłumacza włączyć, bo niektórych słów nie ogarniam. Tak samo jest Feather Hairband. To jest armor. Primitive Furnace. W ogóle to właśnie możemy zrobić. To jest dosyć istotne dla nas, bo musimy zacząć również ogarniać inne struktury, typu jakiś metal pickaxe czy high quality workbench, bo widzę, że tutaj już potrzeba różnych płytek, czy płytek, sztabek. O to mi chodziło. Co do dalszego naszego tutaj ogarniania, mamy jakiś mill, mamy monitoring stand. Nightwing Saddle jest dopiero na 15 poziomie. To dużo. To dużo. No dobra. Myślę, że to sobie poogarniamy. To sobie poogarniamy. Tylko tak, czy mi potrzebny jest Three Shot Bow? To też może być ciekawe. To też może być ciekawe. Technologii jeszcze raz. Dobra. To było tutaj. Na pewno tak, Primitive Furnace nam się przyda. To jest pewne. Bear Trap. Czy mi się przyda Bear Trap? Ewentualnie Nailsy. Nailsy też by się przydały. No nie? Chyba tak. Dobra, weźmiemy sobie lepszy łuk. Weźmiemy sobie Nailsy. Dały nam dwa punkty. I teraz się zastanawiam, czy to by się przydało. Bo ogólnie... to jest z tym Daydream, to może być ciekawe. A to... tego co widzę, rękawiczki do delikatnego trzymania nóg Killimari. I on może służyć jako szybowiec. Glider to jest szybowiec. I teraz pytanie, które? Które nam jest potrzebne? Fireball nam nie jest potrzebny. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie Killimari Gloves. Mamy jedną, zobaczymy na czym to wszystko polega. Więc tak. Jestem głodny w ogóle. Możemy sobie zjeść to oczywiście. Nie mamy żarcia. Jeet, nie mamy żarełka. Nie mamy żarełka. A widzę, że tutaj wystarczy sobie niektóre rzeczy przenieść. A jednak nie. Zawiodłem się. Bo to jakoś dziwnym trafem odzyskało swoje durability. Zróbmy sobie Riesy na maksa. Pyk. Mamy w ogóle dostępną? Mamy. Mamy Fox Parksa dostępnego. Co to by się stało, kolega? A ty masz sleeping, a czemu? Herwes? Mogę zherwestować tak najbardziej. Ale czemu małpka jest zmęczona? Małpeczko, co ci jest? Małpciu. Małpiszonku. Nie wiem. Coś mu się odwaliło. Okej. Zostawmy sobie te przedmioty. To jest w ogóle jakiś taki chyba szybki quick stack. O właśnie. To sobie tego oczywiście użyjemy. Kolejny quick stack. No mamy jeszcze ten Feather Hairband Schematic. Może ja mogę jakoś tego użyć? Primitive. Uncommon. Can be crafted at primitive workbench.
Common Child, to też sobie można było ogarnąć. No właśnie, potrzebujemy Ancient Civilization Party jeszcze. Dobra, zróbmy sobie więcej Pokeboli. Nam chyba brakuje drewna. Dobra. Resztę też bym sobie gdzieś spakował, ale nie mogę. Crystal Spell, Venom Gland, Palladium Fragment. W sumie możemy sobie to włożyć tu. Ugotował, ugotował. Ale tak słabo ugotował. Zobaczymy, czy to zdechnie. O, i dopiero teraz się zdecydowało. Nie rozumiem, na jakiej zasadzie to polega, wiecie? Tymczasem to już naprawdę ledwo trzyma. I jak weźmiemy, przyciągniemy to do ekwipunku, to zaraz się resetuje. No dobra. Jeszcze jakiś rabi. Może być sprzedany merchantowi, aczkolwiek... Ooo! Użyj na palsie, żeby nauczyć go Spirit Fire. To może być ciekawe. Czemu ty małpo? Lift. Małpo, co ty robisz? Co ty małpo robisz? Co się dzieje? Czemu ty nie zbierasz drewna jak dobra małpka? Logging site cannot be assigned. Czemu? Czemu? Tanzi. Dobra. Tulmy cię. Może coś ci to pomoże? Wydawało mi się, że Tanzi może zbierać drewno. Spirytem Szenwala. Aha. Rimmunk, okej. To czemu wy tak robicie? Czemu wy tak robicie? Gałgany. Woodcutter. No ten też ma woodcutter. Ty jesteś też upset. Ja cię nie mogę wziąć. Co tu się dzieje? Co tobie się dzieje? Hej. Tasking Clambering. Czemu cię nie mogę wziąć? Ja ci nawet pomogę z tym, nie ma problemu. Patrz, pyk, pyk i już zaraz mi po drewnie. Podnieś się. Jesteś upset. Rozumiem, że i ty jesteś upset. Can't be assigned. No właśnie. Ty robisz tu. Czemu wy zbieracie drewno, które wam jest niepotrzebne? Ty też masz robić tu. On be assigned. Nie rozumiem. W ogóle lekki pierdzielnik zrobił. Co ty robisz? Czemu ty masz harvesting? Ty miałeś robić co innego. Kolejny jest głodny. No idź zjedz. Ty miałeś robić to. Nie wiem, one całkowicie moje tutaj komendy ignorują. Ignorują. Po prostu mnie ignorują. Totalnie. Ja mogę na przykład zrobić im coś, co... O, hot spring. Paul Flutes. Jak zrobić Paul Flutesy? Nie wiem. Niestety nie wiem. Widzę, że tutaj już sobie... To pozbieraliśmy. Paul Flutesów nadal nie możemy zrobić. Niestety. Traktujemy Recipe'a. Zróbmy więcej jeszcze tego. Jedno drewno, okej. Widzę, że teraz będzie nocka, więc nie wiem, czy opłaca nam się w ogóle wyruszać jeszcze na przygodę. A być może mi się opłaca. Gdzie jedzcie? Dobra. Użyjmy Hostravela. I być może nie byłoby głupie, żeby rozejrzeć się w kilku miejscach. Czemu mamy w ogóle takie punkty tutaj jeszcze pokazane? Full player location, tutaj jest. Billet. To jest Mamorest, to jeszcze nie. Dobra, przejdźmy się, zobaczmy. Może coś nowego znajdziemy. Oxfax, idziesz ze mną.
I pozbieramy kamyczku sobie przynajmniej troszeczkę więcej. Czym ty jesteś? Bo my chyba ostatnio byliśmy tutaj, ale w końcu chyba nie dotarliśmy do... A jednak jest. Boss battle. Ja jestem na to przygotowany. Okej. Kurde, nie wiem co się stanie jak tutaj wejdę. boję się troszkę. Dodaj mi trochę ekwipunku, bo nie wiem co się stanie. Czy wyrzuci nas z całym EQ, czy nie, jeżeli przegramy. Jakie będą konsekwencje naszych czynów? Jakiekolwiek będą konsekwencje. Trzeba być szybko 15 poziom. I trochę na Fox Park sobie też popolować. Jest Aked Hidir. Ja by też bym chciał walnąć. W ogóle tu chyba była ta baza tych naszych opryszków. Foxparks, uważaj. No nie chciałem cię zabić. Fuck. Zrobiłem to po raz drugi. Nie widziałem jego HP. Ope HP. Ciekawe, czy mi nadal będzie zimno, jeżeli teraz mam już ubranko na sobie. Melapaka. Chyba też bym chciał. Spocznij sobie chwilę. A tak. A melapakę. Żeby nie stracić Fork Sparksa. Nie wiem w sumie co się stanie, jeżeli spadnie mu HP do zera. Być może nic. Być może to jest tylko i wyłącznie... Fuck, co ja zrobiłem? Dobra, 48%. A jeszcze jesteś moja. Melapaka, jesteś moja, powiedziałem. 10%? Jesteś moja. Melapaka, dziękuję. I level nam wpadł przy okazji. Dobra, widzę kolejnego Poxa, którego nie mamy. Fox Parkin sobie delikatnie odpoczywa. Nie chciałem tego zużyć. Melapaka. Co ty robisz? Co ty? Czemu ty jesteś taka agresywna? Ale jako ty jesteś mocarna. Wow! 182 ataku. Oż ty w dupkę węża. Melapaka, wracaj na razie. Tu są jakieś to. One są agresywne, cholery. Nie mówię, że one wybuchają. Jebaniutkie. Atakuj go. Totoko, będziesz mój. Jeszcze ci przywalę, jakby nie trzeba. No ten to mnie naprawdę troszkę zdziwił. Nie sądziłem, że są takie poksy. Bym ich nazwał delikatnie mówiąc, ale nie chcę tego robić, bo mogę dostać bana na YouTubie. A po co mi to? Implode. Dobra, widzę, że mają ciekawe te spele. Oldek, do czego ty jesteś ogólnie zdolny? Possible drops, Toko Feather i Gunpowder, okej, to może Gathering tylko.
Dobrze wiedzieć. Tu widzę tego Rush Roara gdzieś spotkaliśmy, ale nie mamy daty. Dobrze wiedzieć. Melapaka. To też coś jest, masz tylko farming. To tak, tak słabo. Tak troszkę słabo. Dobra, widzę, że tutaj nasz Pokeball jeszcze leży. Weźmy sobie go. Ile my ich mamy? 5 sztuk. No w teorii coś byśmy jeszcze złapali. U, jest coś dziwnego? Nie, to nie jest nic dziwnego, tylko to są jagódki. Na razie niech one sobie odpoczywają. Gdzie my jesteśmy? Penking. Kolejny POX. Kolejny POX. Tu coś jest więcej. Ale ja nie mam jak tam się dostać, bo nie mam niestety niczego, co mi pomogło z zaleceniem. Chociaż tak, tu jest jakiś realm. Kurde, no dobra, ryzyk fizyk. Nie będę ją widno. Proszę nie. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie obrazi za to, że to wziąłem. I Gumos, właśnie, bo widziałem, że coś się tutaj papla w tym jebniku. Gumos, czy my Gumosa już nie mamy? Mamy Gumosa. Ingleta też mamy. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Fall Worda. Trzymajcie się. Hej, hej!